Jesteśmy na basenie do rozgrzewki. Basen, który jest niezwykle ważny w przygotowaniach do startu i między startami. Tak naprawdę tutaj powinni się zrobić to rozpływanie po starcie, tak zwane rozluźnienie mięśni, wypływanie kwasu, które jest niezwykle ważne, żebyście nie odczuwali to na startach popołudniowych. Następnie złote 15 minut. Czy wiecie, co jest złote 15 minut? Złote 15 minut to jest właśnie przyjęcie węglowodanów, czyli jakiś żel, baton, banan, napoje z węglowodanami. To jest to, co powinniście zrobić zaraz po starcie, żeby wasz organizm się dobrze zregenerował, szczególnie do kolejnego startu. Tutaj dzieje się wszystko i to jest poza tym, co jest w basenie, bo w basenie myślicie, jak popłynąć, koncentrujecie się na starcie, na wrocie, na dopłynięciu, jak to się mówi, pierwsza setka z głową, druga z sercem i koncentrujecie się na tym, o czym wam mówi trener. Natomiast tutaj jest wasz drugi sukces, sukces, na który pracujecie każdego dnia. Nie zmarnujcie tego w najważniejszym momencie.